Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Jak widzicie, wracamy do Stronghold Kingdoms. Troszeczkę zanedbaliśmy tą serię, ale to dlatego też, że chciałem ją reaktywować w nieco fajniejszy sposób, taki bardziej poradnikowy, profesjonalny. No i z tym pomoże mi dzisiaj mój kolega Ignacego, Grzesiek. Przedstaw się, Grześku. Cześć, witam wszystkich. Cześć, słuchajcie, Grzesiek troszeczkę pogrywał w Strongholda już wcześniej. Pomoże mi on tutaj, żeby wam jakoś tak możliwie fachowo przedstawić wszystkie informacje dotyczące początków Strongholdzie, jak się rozwijać, jakie główne taktyki przyjmiemy i w kolejnych odcinkach będziemy starali się to rozwijać. Tutaj specjalnie na potrzeby tego założyliśmy nowe konto, tym razem nie nazywa się już kolega Ignacy, tylko Ignacy kolega, bo kolega Ignacy był już zajęty niestety. I w tym odcinku, słuchajcie, postaramy się omówić honor. No i tutaj Piotr, Grzesiek, oddaję ci głos na temat honoru, proszę bardzo. No, honor w tej grze jest bardzo ważnym surowcem. Po pierwsze, stymuluje rozwój nas. Od tego zależy bardzo dużo rzeczy. Nowe badania, nowe technologie, nowe jednostki, nowe budynki. Honor można nabywać na wiele sposobów. Można dostawać go z uczt, co jest według mnie na początek nieopłacalne. Można dostawać go z podbojów, z odkrywania zwiadowców w naszym polu honoru i można go zdobywać z populacji przemnożonej przez mnożnik. I wtedy dostajemy dziennie określoną porcję honoru. Jeszcze ostatnim sposobem na zdobywanie honoru jest wasalstwo. To jest po prostu jak mamy wasala nad sobą, on daje nam honor, niezależnie od swojego honoru i mogą jego wojska stacjonować u nas w naszej wiosce i z niej atakować w naszym kole honoru i z niego czerpać honor dla jego samego. No tak jak tutaj widzicie, ja już się tutaj wszedłem w stosunek wasalski właśnie z Grześkiem, dostaję właśnie, jak widzicie, 60 honoru. Oczywiście ten honor się też zwiększa w zależności od tego, jaką my mamy rangę i stopniowo my będziemy też odpowiednio więcej dostawali honoru. A powiedz, jeżeli ja jestem twoim wasalem, to ty też dostajesz honor? Ja dostaję honor, jeżeli z twojego koła honoru, tego, które tam pewnie pokazujesz, zaatakuje wilki, to dostaję honor ja. Ty oczywiście też masz profity, bo nie zaniżają twojej popularności. Do tego jeszcze możesz wykorzystywać moje wojska do obrony. Okej. Tylko, że jak atakuje, to zdejmują się z murów i idą na atak. O, tutaj widzicie, to jest to koło honoru właśnie, w którym po prostu gdybym ja robił akcję albo Grzesiek robił akcję, to on by dostawał honor, nie? Dobra, słuchaj, a powiedz jeszcze, bo mówiłeś o wasalacie, bo zacząłem mówić tutaj na początku o właśnie różnych sposobach gry. Jak to wygląda w tej gierce, jak to tak dalej w przyszłości można ukierunkować się, w którą stronę? No, style gry tutaj są różne i one nie są jasno stwierdzone oczywiste. One się przenikają wzajemnie, bo gra jest dosyć rozbudowana i zawsze trzeba badać nie tylko jeden drzewko rozwoju, ale z każdego po trochu czerpać jak najlepiej, jak się chce. No i można wyróżnić cztery style gry. Pierwszy to jest wojak, ten, który atakuje wszystkie wilki, łupi wioski, atakuje bandytów, bije się ze szczurami. On inwestuje głównie w wojsko, w obronę, w badania, w marsz, w logistykę. Drugi to jest monker. Tak jeszcze zapytam, a ten styl właśnie wojskowy gry, to jak on wymaga zaangażowania czasowego? Sporo musimy się iść nad tą grą wtedy? Tak, akurat wojak jest stylem, który wymaga... Jak najlepszy wojak będzie siedział jak najwięcej przed komputerem. Zresztą monker jest drugim stylem gry, który jest już bardziej bierny, ale ze względu na poświęcenie dużej ilości badań, na zahamowanie się w rozwoju, żeby dojść do mnichów, potem czerpać z nich korzyści jest mocno nieopłacalne na początek, ale potem w odpowiednim etapie gry warto jest go rozwinąć, bo pozwala nakładać indyrykty, pozwala zmniejszać zarazę w twojej gminie, pozwala błogosławić, no dużo. Czyli Kościół katolicki leczy i pomaga wszystkim, tak? Tak, no, można powiedzieć. Okej, dobrze, że gramy w Polsce, tutaj Kościół katolicki jest najsilniejszy. Okej, a powiedz, jak to działa, wysyłamy mnichów i jakby co możemy tymi mnichami robić, jakie akcje oni mają właśnie dostępne? Bo rozumiem, że jakby żołnierz to, tak jak powiedziałeś, atakuje na jakieś leża wilków, na innych wrogów, robi jakieś napady, a co mnich? On jakby atakuje tymi swoimi mnichami, czy jak to wygląda? Żeby używać mnichów, trzeba mieć odpowiednie badania w zakładce edukacja i na początku można mnichem bez żadnych badań manipulować w wyborach w gminie. No można, powiedzmy, po kryjomu zrobić się wójtem. Okay. Potem jest badanie na zwiększenie szybkości mnichów, żeby szybciej
zwiększyć wybory. Okej. Okay. Chrzest opanowuje zarazę w gminie. Mm-hmm. No, zaraza to jest ujemne punkty popularności, to wpływa na nasz honor. Mm-hmm. No, nieciekawa sytuacja. Małżeństwo daje dostęp do błogosławieństw i zwiększa popularność w gminie. Właśnie no, właśnie. To jest bardzo korzystna rzecz. Mamy bierzmowanie, czyli dostęp do inkwizycji. A co właśnie wyrabia hiszpańska inkwizycja? No, tutaj jest to... Można powiedzieć, że to jest akt wrogości. To już nie jest tolerowane przez graczy. Wysyłamy komuś na gminę i umniejszamy popularność gminy. Aha. I wszystkich jego wioskach w tej gminie i innych graczy. Rozumiem. To jest akt agresji tutaj. Jest eucharystia, dostęp do interdyktów. To jest bardzo ważne badanie. Interdyktów, okej. Okay. Interdyktów. Mhm. Musimy przynajmniej jeden punkt w to wyłożyć, mhm. żeby na swoje wioski nakładać interdykty. Żeby na cudze wioski musimy odpowiednio mieć badania na rangę docelową. Rozumiem. No, od pierwszego poziomu na rangę 8 do 8 poziomu na rangę 23. Rozumiem. Potem mamy spowiedź, daje dostęp do rozgrzeszenia, czyli skróceniu czasu trwania ekskomuniki nałożonej wioski. Mhm. I ostatnie namaszczenie daje nam dostęp do ekskomuniki, czyli wyeliminowania wpływów kościoła. Rozumiem. Jeszcze warto wspomnieć, że budynki kościoła zwiększają też mnożnik. Honoru, tak? Tak. Okej, okay, czyli to jest jakby kolejny z sposobów na ten honor, tak? Tak. Jeszcze dobra. Ostatnim stylem gry jest no, kupiec, dystrybutor. Osoba, która gra i sprzedaje jak najwięcej surowców, stąd czerpie złoto, stąd czerpie pieniądze na badanie, na wszystko inne. No, jak już mówiłem, style gry nie są tu jawne, że tak powiem, jasno określone. I farmer wiadomo, że będzie też kupcem, wojak też może być kupcem. Mhm. No, to po prostu osoba, która ma dużą produkcję i szybki jej kupców. Rozumiem, czyli po prostu to jest takie przenikające się, tak? Okej, okay, a powiedz, jakim my spróbujemy zagrać? Co my postaramy się pokazać? Który z tych stylów? No, ja bym pokazał styl taki dobry i zarazem bierny, bo nie każdy ma dużo czasu na grę. Aha. Od razu bym mówię, że na początku trzeba więcej czasu na grę poświęcić, bo wtedy rozwój jest dynamiczny. Mhm. Potem można już dać sobie spokój lekko i wchodzić na grę coraz rzadziej. Mhm. Czyli jakąś szkołę pracy, dziennie, tak? Raz dziennie w ostateczności. Okej, okej, rozumiem. Ja bym obrał bardziej styl połączenia farmera plus kupca. Okej, czyli zajmiemy się Farmville'em, tak? Po prostu mamy symulator Farmville'a na żywo. I co, jakie są główne założenia tego stylu? Mamy być samowystarczalną wioską, od siódmego poziomu sprzedawać nasze nadprodukcje, no i na początku w miarę się rozwinąć z produkcją odpowiednich surowców, rzeczy do żywności i tak. A jaki właśnie przy tym stylu pobieramy sposób zdobywania honoru? Jak to wtedy wygląda? Honor zdobywamy wtedy z populacji i z mnożnika. Aha. Bardzo ważna jest wtedy populacja. No wtedy razy mnożnik daje nam dzienny przyrost honoru. Rozumiem. Populację możemy zwiększać łapówkami lub zmniejszać. Mhm. Możemy od nich ściągać w ten sposób pieniądze, co jest przydatne na ucztach, lecz my do tych posunięć na razie nie będziemy. Wolimy sprzedawać nasze surowce. Rozumiem. Ważne też jest żywność, dostęp do piwa. Mhm. No, każdy lubi się czasem napić. Aha. Do tego mamy wolne miejsca, no i losowe zdarzenia pogodowe, które mogą być korzystne lub nie. W tej chwili mamy opady i mamy minus 18 do populacji. To chyba u ciebie. U mnie, bo u ciebie jest ochrona początkująca. Dokładnie, mam pomoc dla początkującego 10, premię powitalną 10 i premię dla nowego gracza 10. Jeszcze co najwyżej można zbudować takie budynki jak teatr, które też wpływają na populację. Na tym się skupimy, tak? Jak będziemy pokazywali ten poradnik, tak? Tak, reszta budynków jeszcze będzie na mnożnik tych ważniejszych. Dobra. Szczegóły dalsze będą oczywiście w kolejnych odcinkach. Dajcie znać, czy taka forma Wam się podoba. Postaramy się zrobić tutaj możliwie sporo tych materiałów. Oczywiście, to są tylko i wyłącznie nasze przemyślenia, tak? Tutaj to nie jest, wiadomo, prawda objawiona, że tak trzeba grać. Staramy się pokazać pewien zarys ogólny dla tych początkujących graczy, jak wystartować z tą grą, na co się ukierunkować. W następnych odcinkach postaramy się jeszcze powiedzieć troszeczkę o badaniach. Mamy też parę fajnych glitchy, które będziecie mogli wykorzystać, przy okazji złapać coś za darmo. No ale to już w kolejnych odcinkach. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. No i cóż, zatem trzymajcie się ciepło i cześć!